Znajdujemy się na Ursynowie, Kopacwila. Jest to niemy świadek rozwoju polskiego hip-hopu, ale również rozwoju wielu biegaczy. To tutaj szlifują swoje talenty, swoje umiejętności po to, żeby wspiąć się na szczyt i to nie tylko na szczyt Kopy Cwila, a dzisiaj porozmawiamy chyba z najbardziej wszechstronną polską biegaczką. Biega w górach, biega ultra, biega na asfalcie i jest żywą legendą biegu Wings for Life, który już niebawem. Już wiecie dokładnie, że jest to Dominika Stelmach. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Słuchaj, jak myślę Kopacwila, to zawsze kojarzy mi się to z tym, że ty tu trenujesz. Zresztą rozmawialiśmy chwilę wcześniej, że tu są i ścieżki asfaltowe, jest taki piękny, trawiasty podbieg. Czy to jest miejsce, które stworzyło tą twoją legendę, że jesteś teraz i mocna w górach, mocna na asfalcie, mocna na bieżni, jak trzeba biegać jakieś ultra na stadionie? Wiesz co, to jest przede wszystkim fajne treningowe miejsce i jedno z nielicznych w Warszawie, gdzie można oprócz podbiegów poćwiczyć też zbiegi. Bo jak tutaj zobaczymy ten zbieg, on daje ci taką możliwość nie myślenia o niczym i chociaż lekkiej symulacji zbiegu w górach. Oczywiście gór nie zastąpi, ale z braku innych środków Kopacwila naprawdę robi robotę. Przed nami Wings for Life. Ty wygrywałaś lokalnie 7 razy, raz wygrałaś globalnie. Byłaś rekordzistką, bo nie wiem, czy w tym Wingsie można teraz mówić o rekordzistkach i rekordzistach, bo były zmieniane prędkości tej mety, która was goni. Przed tobą kolejny start. Wracasz do Poznania. Miło wrócić na stare polskie śmieci, a nie zwiedzać cały świat nabiegowo z Wingsem. Wiesz co, cudownie jest zwiedzać świat z Wingsem, natomiast fajnie jest też wrócić do Poznania. No w tym roku mam taką sytuację, że mój malutki syneczek zdaje do liceum, to znaczy egzaminy klas ósmych, także podjęliśmy decyzję, że tutaj zostaję w Polsce i pobiegnę w Poznaniu, ale też bardzo się cieszę, że spotkam się z wami, bo to też jest coś niezwykłego u nas w Polsce, że biegniemy wśród osób, które bardzo dobrze kojarzą ten bieg, kojarzą jego historię i kojarzą tych zawodników, którzy starają się ścigać i walczyć o jak najdłuższy bieg. Ty jesteś no właśnie żywą legendą tego biegu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wygrywałaś w Chile, w RPA, ostatnio w Gruzji. Czy te biegi w ogóle da się porównać? Czy to jest tak, że formuła Wingsa jest taka, że gdzie byś nie biegła, to zmieniają się tylko krajobrazy i język osób wokoło? Czy to jest zupełnie inna impreza w każdej z tych lokalizacji? To jest totalnie inna impreza w każdej lokalizacji. No w tej chwili, w tym roku mamy tylko i wyłącznie biegi w Europie, więc przynajmniej jeżeli chodzi o strefę czasową, tutaj będą równe szanse. Natomiast ja, gdy biegłam w Australii, to bieg startował o 1 w nocy. I był to bieg po autostradzie, coś traumatycznego naprawdę, ponieważ mieliśmy wydzielony jeden pas autostrady i cały czas i tak jeździły po niej samochody obok. Także ciężko to porównywać. W Rio de Janeiro było 38 stopni. Także również no, zupełnie inny bieg, stąd też często duża niewiadoma, bo nawet u nas właśnie w Europie może być tak, że w każdej lokalizacji będzie inna temperatura, inny wiatr, inna też jest trasa. W Gruzji biegłam, to było bodajże 700 metrów nad poziomem morza i była bardzo pofałdowana, także w ogóle trzymanie tempa było praktycznie niemożliwe. Z tego co wiem, to również w Europie mamy kilka takich tras, które są trudniejsze. Do takich trudniejszych, z których ja miałam okazję korzystać, to jest Monachium. No jednak Monachium nie jest płaskie po prostu i wybiega się w pewnym momencie w takie lekkie górki, pola. Natomiast u nas w Poznaniu wydaje mi się, że to jest chyba najszybsza trasa, jaka istnieje. Tym bardziej cieszę się, że spróbuję powalczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym roku jeszcze nie biegłam żadnego maratonu, stąd też będzie okazja na próbę sił w takim szybszym, długim biegu.
nie biegłaś maratonu, ale doświadczenie biegowe masz ogromne. Czy w ogóle robi dla ciebie różnicę, czy biegniesz Wingsa w sumie z punktu A do punktu B i nie wiesz, gdzie ten punkt B do końca jest, a gdy biegasz ultra po jakiejś krótkiej pętli, dla mnie to jest zawsze trochę takie... To jest straszne, że biegacie, nie wiem, kilometr czy 2 kilometry pętli przez 12 godzin, przez 100 kilometrów. To robi w ogóle różnicę dla wyczynowej zawodniczki, czy no robota to jest robota i możesz biec z punktu A do punktu B, możesz biec na pętli i nie ma to różnicy? Wiesz co, robi to różnicę. Po pierwsze dlatego, że o wiele fajniej dla psychiki jest jednak biec z punktu A do punktu B, gdzieś tam się przemieszczać, kiedy ten krajobraz się zmienia. Natomiast z punktu widzenia takiego stricte sportowego i wynikowego, bieganie na pętli ma tą zaletę, że jeżeli to jest na przykład pętla dwukilometrowa, no to ja co 2 kilometry mam stolik z jedzeniem i piciem i jest to łatwo bardzo kontrolować. W przypadku biegu z punktu A do punktu B to nigdy nie jest ten sam dystans i odstęp, jeżeli chodzi o jakieś tam punkty odżywcze. No poza tym na pewno to nie będzie co kilometr czy dwa, tylko raczej co pięć. Z punktu A do punktu B o tyle jest fajnie, że raczej nie mamy w głowie czegoś takiego, a zejdę sobie, czy gdzieś tam odpocznę. A bieganie po pętli no daje taką pokusę, żeby zejść. A jak w ogóle wygląda twój trening do Wingsa? Masz malutkiego synka, który będzie zaraz miał egzamin w 8 klasie, natomiast ty w bieganiu jesteś bardzo długo, jesteś też bardzo długo w Wingsie. Czy twój trening na przestrzeni lat do Wingsa się zmieniał, czy to jest raczej utarty schemat i co roku biegasz i trenujesz tak samo do tego startu? Szczerze, to tylko raz trenowałam typowo pod Wingsa i to było właśnie wtedy, kiedy wygrałam w Chile z tym rekordem trasy. Później zawsze ten Wings gdzieś tam był imprezą jednak towarzyszącą. Czy to o takim dłuższym wybieganiem po maratonie kwietniowym, czy też przygotowaniem do Comrades Marathon, no bo nie ukrywam, że w tym świecie ultra Comrades jest taki najważniejszy i w tym roku będzie 9 czerwca, także ten Wings też się bardzo dobrze w te przygotowania wpisuje. Comrades teraz jest pod górkę, raz z górki. Jaka jest twoja ulubiony układ w Comradesie? Wolałabyś wygrywać i startować pod górę, czy jednak z góry czujesz się mocniejsza? Zdecydowanie czuję się mocniejsza pod górę, chociażby dlatego, że nie mam gdzie trenować tak długiego zbiegu. Natomiast bieg pod górkę jest cięższy. Także coś za coś. W biegu z górki procent uczestników, którzy kończą, jest zdecydowanie wyższy niż pod górkę. Po wielu latach, i to zaraz będzie też niespodzianka dla naszych widzów, po wielu latach zmieniłaś barwy. Teraz jesteś w Onie. Jak w ogóle wygląda zmiana po tylu latach z jednej marki na drugą? Niedawno miałem okazję rozmawiać z brand managerem Ona, który również tą samą drogą co ty przeszedł z tej samej marki do Ona. Jak wyglądały pierwsze twoje biegowe kroki w Onie? Ja dopiero zaczynam, oficjalnie od maja jestem. Bardzo cieszę się z tego, że wszystko jest totalnie inne. Ta zmiana mi była bardzo potrzebna. On jest też marką, która szuka tych swoich atutów nieco w innych miejscach. Te buty też są takie bardzo dopieszczone w każdym szczególe. Dla moich nóg to jest bardzo dobra informacja, bo ja biegam teraz w różnych modelach, które są inaczej zbudowane, ale widzę, że moje stopy są za to wdzięczne. Także już nawet ten miesiąc biegania pokazał mi, że gdzieś tam te wszystkie mikrourazy czy kontuzje, które miałam, po prostu przestały się odzywać. Także jak na razie jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej zmiany. Zmianą też dla was, moi drodzy, będzie to, że będziecie mogli potrenować na tym wspaniałym tu obiekcie sportowym, czyli na kopie Cwila z Dominiką, bo Dominika będziesz prowadziła tu treningi dla Ona i dla wszystkich chętnych. Możesz powiedzieć, kiedy i co będziecie tu robić, poza tym, że będziecie się męczyć?
Tak, słuchajcie, zapraszam Was. Na razie w maju i w czerwcu. Wrócimy na pewno później po wakacjach we wrześniu, ale zapraszam Was tutaj we wtorki na godzinę 18. Będą treningi, dwa treningi. Pierwsza godzina będzie to trening Strong Runner, taki core. Będziemy ćwiczyć z minibandami, będziemy ćwiczyć dużo siły biegowej. Także nie będzie biegania przez pierwszą godzinę. A druga godzina od 19 do 20 będzie to trening biegowy, także dużo zbiegów, wbiegów. Ale znowu nie bójcie się, nawet jeżeli początkujący będą się zastanawiać, czy przyjść. Dlatego, że tutaj każdy biega w swoim tempie, każdy biega tyle, ile może, nie ma ścigania, a jest praca nad sobą, nad swoją szybkością, siłą, wytrzymałością. Także serdecznie zapraszam. Też jeżeli chodzi o dojazd tutaj na Kopecwila, to nie jest to takie trudne, jak to się niektórym wydaje, ponieważ 200 metrów stąd jest metro Ursynów, także spokojnie dojedziemy metrem. Też mój klubowy Zerka Athletics kolega Darek Nożyński też będzie walczył w Winksie, też się tutaj spotykamy i też tutaj biega, także wszyscy lokalni biegacze z Ursynowa i tej części Mokotowa, myślę, że znają tą Kopę. A ci, którzy nie znają, ja naprawdę serdecznie zapraszam. Zobaczycie, że to Wam pomoże w biegach nie tylko górskich, ale na asfalcie również. Na zakończenie mam takie pytanie o Twoją przyszłość, bo parę lat temu chyba trochę zaszokowałaś cały biegowy, przynajmniej polski świat, tym, że powiedziałaś, że rzucasz taką pracę na etacie i będziesz chciała być wyczynową zawodniczką, która zmierza do Igrzysk Olimpijskich. I jak trochę ponad miesiąc temu rozmawiałem z ludźmi z ONA, to oni też zdawali się być z takiego pokroju ludzi, którzy myślą o wielkich celach, którzy chcą, którzy mają marzenia i do nich dążą. Jakie są teraz Twoje marzenia? Jak, gdzie widzisz się? No w tym sezonie to chcemy wygrać Comrades oczywiście, ale jakie są Twoje marzenia na najbliższe sezony i gdzie będziemy mogli Cię zobaczyć i w walce o jakie sukcesy? Wiesz co, ja mam kilka marzeń. No, główne w tej chwili to jest rekord świata na 100 km, co będzie bardzo trudne. No, ostatecznie zadowolę się rekordem Europy, ale będę walczyć. Tutaj mówimy o 100 km w tempie 3,56, co pewnie do 60-70 nie powinno być problemem, ale wierzcie mi, później będzie bolało. No i jeszcze jest kwestia tego, że takich biegów na 100 km nie ma dużo, także znalezienie i trasy, i trafienie w pogodę to nie będzie łatwe zadanie, ale bardzo, bardzo bym chciała. No plus rekordy świata na 12-24 godziny w przyszłości. Ale celuję też na jesieni, mam nadzieję, że to się uda, w szybki maraton. Czyli chciałabym tak w okolicach 2.32 pobiec, bo wiem, że na to mnie stać, do tego jestem w stanie się przygotować. I cały czas chcę pracować nad szybkością. Myślę, że tutaj właśnie zmiana marki też dodaje mi takiej dodatkowej energii. Plus po bardzo nieszczęśliwym zeszłym roku złamaniu stopy, naderwaniu ścięgna, ja wreszcie wracam w góry. Na razie jestem słabiutka w tych górach, ale liczę, że przez ten rok wejdę na swój dawny poziom, a może jeszcze wyższy. I również w górach pościgam się. Tutaj jednak już celuję bardziej w biegi ultra. Nie w tym roku, ale w przyszłym roku mam nadzieję, że uda się wpleść UTMB właśnie też w ten swój plan startowy. Myślę, że to, co powiedziałaś, powinno być wielką inspiracją dla wszystkich biegaczy, żeby mieć wysokie marzenia i mówić z taką lekkością, że no jak nie rekord świata, to chociaż rekord Europy. Trzymam kciuki za te wszystkie rekordy, żebyś wygrywała i podgórkę, i z górki w Comradesie i szczególnie za zbliżającego się Winksa. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Z tego roku i dwukrotną globalną wicemistrzynią. 153 km przewidywany czas, czy nie, znaczy czas jak czas. Z Damianem.
Moniką. Spotykaliśmy się kilka dni przed Wingsem i spotkamy się dwa dni po jej kolejnym zwycięstwie. Dominika, ty już doszłaś do siebie po niedzielnym zwycięstwie, czy nogi ciężkie? Wiesz co, no dzisiaj mi się trening bardzo miło rano biegało, także taka luźna dwunastka po 4:20, więc jest okej. To bardzo luźna, jak na dwa dni po biegu ultra. Czy to zwycięstwo w ogóle różniło się czymś od tych wszystkich innych pozostałych wcześniejszych w Wingsie, bo to jest już twoja kolejna wygrana, czy da się w ogóle powiedzieć, że ta była w jakiś sposób inna od tych poprzednich? Wiesz co, ona jest dla mnie zdecydowanie najcenniejsza. Po pierwsze dlatego, że lokalnie to już jest 9. raz. Globalnie 2, ale też to jest na przestrzeni tych 10 lat. Ja cały czas pokazuję, że jestem mocna, że potrafię się przygotować na ten bieg. No i nie ukrywajmy, jakby młodość wchodzi, jest coraz więcej innych zawodników. Także mnie to cieszy podwójnie, że w dalszym ciągu jestem w stanie wygrywać taki bieg, który niby jest ultra, ale jednak to jest szybkie ultra. Ty powiedziałaś, że w sumie po tym pierwszym twoim zwycięstwie w Poznaniu zaczęła się twoja wyczynowa, zawodowa kariera biegowa. Czy po tym zwycięstwie dwa dni temu zaczyna się jakiś kolejny rozdział? Jezu, powiem ci, że ja sobie powiedziałam, że jak już nie uda mi się nic nabiegać, to normalnie wracam od września do pracy na etat, więc nie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest za dużo różnych emocji, za dużo się też dzieje, ale no mam nadzieję, że to też taka będzie jednak trampolina, żeby jeszcze trochę, szczególnie w tym ultra, podziałać. Aczkolwiek, jak już mówiłam w kilku wywiadach, ja cały czas jeszcze mam gdzieś tam to marzenie maratońskie, żeby w okolicach tych 2:30, 2:32 pobiec maraton. Ty chwilę przed Wingsem biegłaś piątkę, wygrałaś, później wygrałaś Wingsa i zaraz będziesz biegła jeszcze półmaraton. Jakie plany później, bo ty mówisz o marzeniu maratońskim, mamy się spodziewać jakiegoś mocnego maratonu jeszcze w tym roku, czy jednak Comrades? Chciałabym na jesieni, natomiast no, Comrades jest za miesiąc, za tam 4,5 tygodnia. I ja nigdy nie wiem, ile będę się regenerować po tym biegu, także na razie jeszcze nie chcę za bardzo planować, bo jednak to będzie nie 55, a 90 km w tym tempie i jeszcze pod górkę. Także na pewno dla organizmu znacznie większy bodziec i na pewno będę musiała już wtedy odpoczywać. Maratonu nie planujesz, ale na pewno zaplanowałaś coś, co się wydarzy za 15 minut, bo właśnie tutaj będziesz prowadziła pierwszy z serii treningów, które współorganizuje on. Co dzisiaj będą biegać twoi podopieczni? Wiesz co, zaczniemy od ćwiczeń, także zapraszam w kolejne wtorki nie tylko tych, którzy biegają, ale także tych, którzy chcą poćwiczyć. Pierwsza godzina będzie typowo wzmacniająca, poćwiczymy z gumami, poćwiczymy core. A później pobiegamy. Na razie to jest słodka tajemnica. Na pewno każdy da radę, ponieważ będziemy biegać czasowo, a nie na tempo. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie podziwiać z Dominiką ten piękny krajobraz Warszawy, to wpadajcie kiedy? Wtorki, godzina 18, trening core, strong runner i o 19 trening biegowy, także można na obydwa, zapraszam, można wpaść tylko na jeden i mam nadzieję, że przygotujemy się wspólnie też do sezonu górskiego. Do zobaczenia i widzimy się na Kopiec Fila. Dzięki serdeczne. Bieganie.pl.